bardzo trudno powiedzieć. Znaczy, wydaje mi się, że aktorka najłatwiej, bo chyba jednak Meryl Streep, chyba, ciągle podkreślam, jeżeli nie, to czarny koń Michelle Williams, grająca Marilyn Monroe. I to nie dlatego, żeby to była tak wybitna rola i tak wybitny film, tylko no, Hollywood kochał Marilyn Monroe, która zresztą nigdy nie dostała Oscara, więc może aktorka grająca ją. Ale jednak obstawiałbym Meryl Streep, co prawda już wiele Oscarów na koncie, ale od dawna żadnego. Absolutnie wybitna aktorka, chyba najlepsza aktorka w ogóle w historii świata, tak bym zaryzykował. Z innymi to już jest problem. Wydaje mi się, że chyba najlepszy film to Artysta Hazanavicjusa, bo to znowu taki hołd złożony Hollywoodowi w dawnych czasach. Czarno-biały, niemy film, bardzo piękny, wysmakowany, nie arcydzieło, ale niesłychanie miło i przyjemnie go się ogląda. Myślę, że Hollywood lubi nagradzać sam siebie, tak bym powiedział. Natomiast już najlepszy reżyser, nie jestem pewien, że Hazanavicius, w sumie Francuz, zresztą o korzeniach trochę polskich, trochę litewskich, trochę żydowskich, by dostanie Oscara. Tu właściwie nie potrafię przewidzieć, kto. Najlepszy aktor? Może Brad Pitt w niezłym Moneyball, bardzo dobra rola. Chyba właśnie nie Desjardins, Jean Desjardins grający w Artyście. Szalenie trudno tutaj przewidzieć. Jest tutaj nie bardzo wyśrubowany poziom, ale bardzo, bardzo równy. Trzech, czterech aktorów ma zdecydowanie równą szansę i myślę, że choć tego się nigdy nie dowiemy, to tam różnice w głosowaniu będą zapewne bardzo niewielkie. Tutaj decydujące jest przecież nie tylko sam Oscar, tylko fakt, ilu ludzi pójdzie do kina. Oscary trochę w tym mogą pomagać, choć bez przesady. W ogóle wielkie nagrody na wielkich festiwalach niekoniecznie przekładają się na oglądalność filmów. Tu decyduje chyba jednak taka bardziej poczta pantoflowa. Fakt, że w Polsce już kilkaset tysięcy osób poszło na ten film, który jest filmem, powiedzmy sobie, przede wszystkim trudnym, nie filmem rozrywkowym, jest już wielkim sukcesem. To, że jest, zdaje się, sukces frekwencyjny w Kanadzie, że w Stanach Zjednoczonych firma Sony, która między innymi specjalizuje się właśnie w dystrybucji filmów na terenie Stanów Zjednoczonych, a jest wielką, niesłychanie doświadczoną firmą, zdecydowała się jeszcze przed nominacjami do Oscarów na wzięcie W ciemności do dystrybucji, to jest tak naprawdę miarą sukcesu Agnieszki Holland.